W sieci pojawił się zwiastun rozgrywki Ixion, czyli gry określanej mianem City Buildera w kosmosie. W grze zarządzamy potężną stacją kosmiczną. Muszę przyznać, że materiał prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Produkcja szykowana jest z myślą o PC-tach, a jej debiutu powinniśmy oczekiwać jeszcze w tym roku. Gra została opracowana przez zespół Bulwark Studios, odpowiedzialny m.in. za Warhammer 40 000 Mechanicus. Jeśli chodzi o tło fabularne, to Ixion roztacza przed nami raczej ponurą wizję przyszłości. Zniszczona przez człowieka Ziemia coraz częściej nawiedzana jest przez destrukcyjne kataklizmy i coraz mniej nadaje się do zamieszkania. W obliczu licznych zagrożeń korporacja Dolos postanawia zorganizować misję, której celem jest odnalezienie nowej planety nadającej się do skolonizowania przez człowieka. My wcielimy się w zarządcę olbrzymiej stacji kosmicznej Tikan, na której przyjdzie nam przemierzać niezbadaną przestrzeń kosmiczną. Jak przystało na City Buildera, akcję w grze obserwujemy z lotu ptaka. Podczas kosmicznej podróży zarządzamy naszą stacją. Dbamy o infrastrukturę, zarządzamy populacją, a także opracowujemy nowe technologie ułatwiające rozgrywkę. W ramach stacji, która została podzielona na 6 sektorów, wznosimy kolejne struktury przeznaczone dla nowych członków załogi. Tych pozyskamy albo poprzez wybudzanie z kriogenicznego snu kolejnych astronautów, albo będziemy gościć na pokładzie członków innych ekspedycji, o ile uda nam się na nie trafić. Zarządzania stacją nie ułatwia fakt, że w zasadzie jesteśmy odcięci od wszelkich dostaw. Sami musimy postarać się o niezbędne do funkcjonowania surowce. Tutaj z pomocą przychodzą nam nowe technologie, które pozwolą stworzyć i wysłać w kosmos sondy zwiadowcze, a z czasem statki wydobywcze i okręty towarowe. W miarę postępu w rozgrywce odkrywamy coraz to nowe gwiezdne mapy, tajemnice i zagrożenia. Naszym celem jest przetrwanie.